Miłośnicy zabytków w całym kraju jednoczą się i walczą o to, by Kraków stracił pierwszeństwo w dostępie do pieniędzy na ratowanie dóbr kultury. Wystosowali w tej sprawie pismo do Sejmowej Komisji Kultury. My mamy o co walczyć, bo na Dolnym Śląsku w ruinę popadają setki zabytkowych pałaców, dworków i kościołów. Urszula Bąk. Gdzie na górze? Meble, podłogi, drewno, nawet stal z konstrukcji budynku. To, co można było wynieść, zostało zabrane. Ekipy remontowe zabezpieczają to, co zostało przed działaniem sił przyrody i ludzi. Zabezpieczamy to przed złodziejami po prostu. Co robicie? No, zabijamy wszystkie okna, drzwi, co nie? To wszystko, co możemy tu zrobić. Mury są zdrowe, to są potężne mury, ponadmetrowe, co nie? Dlatego trzeba jakichś fachowców porządnych, żeby to weszli od dołu do góry. Barokowy pałac w Piotrkowicach z końca XVII wieku wymaga kapitalnego remontu. Na elewacji zachowały się jednak unikatowe w tej części Europy sztukaterie w stylu toskańskim. Wewnątrz można zobaczyć sklepienia renesansowe i bogato zdobione malowidłami belki stropowe. Pałac czeka na nowego właściciela i duży zastrzyk gotówki. A to już Górowo i dworek należący do gminy Prusice. Nie mamy środków na to, aby taki obiekt remontować. Natomiast w tej chwili szukamy inwestorów, którzy byliby zainteresowani zainwestowaniem w tego typu obiekty, no i jesteśmy na etapie sporządzania wyceny nieruchomości. Taki inwestor, który zechce ratować zabytek, to skarb. Pałac w Brzeźnie miał szczęście, trafił w prywatne ręce. Wiele innych jednak niszczeje, bo koszty ich remontu szacuje się w dziesiątkach milionów złotych. Na Kraków mamy 42 miliony, na całą Polskę 82 miliony. Uważamy, że jest to proporcja po prostu niesprawiedliwa. Miłośnicy zabytków apelują, by pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na ich ratowanie przyznawać w pierwszej kolejności obiektom, które są w najgorszym stanie. Wierzymy, że Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, powołany w 1985 roku, spełnił już swoją funkcję i zabytki Krakowa są już uratowane. I teraz nadszedł czas na to, żeby ratować niszczejące zabytki w małych miastach i wsiach, których po prostu nie stać na remont. Jak każdy dostanie po trochę, to nic nie uratujemy, ripostują włodarze Krakowa. Biorąc pod uwagę kwotę, która jest przyznawana na zabytki i ilość zabytków, wypada mniej więcej 660 zł na jeden zabytek. To znaczy, że każdy dostanie nic. Dolny Śląsk ma najwięcej pałaców w Polsce, ale są one w najgorszym stanie. Na Dolnym Śląsku setki pałaców niszczeją i popadają w ruinę, czekając na lepsze czasy. Bez pomocy państwa wielu z nich nie da się uratować. Piotrkowice, Urszula Bąk. Dodam tylko, że pierwsze efekty apelu miłośników zabytków już są. W tym roku po raz pierwszy od 27 lat z tzw. puli krakowskiej uszczknięto 500 000 zł. Pieniądze trafiły do województwa opolskiego.